Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy. Z tej strony plutonowy bieda, bo dzisiaj do zabawy dostałem milicyjnego Uaza 469. Trochę pogadam o nim głupot, trochę powpadam nim do błota w pościgu za groźnymi studentami kolportującymi opozycyjne ulotki, a na koniec go popsuję. Tak, już zdradziłem, że się popsuł w czasie nagrań. Któż by się spodziewał, przecież to radziecka konstrukcja. Także usuńcie subskrypcję, a potem zacznijcie oglądać. I pamiętajcie, jeśli pod tym filmem będą cztery lajki, to nie stanie się absolutnie nic, bo mam je w dupie i nie zamierzam o nie żebrać jak 90% youtuberów. Dobra, tytułem wytłumaczenia, dlaczego Plutonowy, w odróżnieniu od Policji, milicja korzystała z nomenklatury wojskowej. Ale do rzeczy. To, o czym porozmawiamy, to legendarna terenówka, która brała udział w praktycznie każdym konflikcie zbrojnym, odkąd powstała. Była też szeroko wykorzystywana w służbach, nie tylko milicji. To taki samochodowy odpowiednik automatu Kałasznikowa. Ogólnie UAS i AK-47 to taki zestaw startowy dla każdej początkującej, niskobudżetowej armii. Gdyby istniało forum dla generałów podobne do elektrody, to na 100% w sekcji poradników byłby taki dla nowo powstałych państw, w którym użytkownik Supreme General XX pisałby, że na początek najlepiej kupić ułazy i kałasznikowy. A jakby jakiś nowy generał kolejnego państwa w Afryce robił temat typu Ej, wojskowe świry, jaka broń ręczna i terenówki na początek dla świeżej armii? To użytkownik Patton, podkreślnik Dek, podkreślnik Destroyer odpisywałby, że Witam, zły dział. Ten temat był już poruszany na forum. Jako że jesteś nowy, to tym razem skończy się tylko na wornie, ale w przyszłości użyj opcji szukaj. Pozdrawiam, moderator forum twojaarmia.net Wróćmy do tematu. Jakkolwiek ułas może się Polakom trochę źle kojarzyć, to jego początki były niewinne. Ruscy w latach 60. postanowili stworzyć nowy lekki pojazd terenowy dla Armii Czerwonej. Legenda głosi, że projekt nadwozia podjebali od Japońców ramy od kogoś wsadzili mechanikę z Wołgi i chuj, gotowe. Powiem tak, znając życie ruscy na pewno podpatrywali imperialistyczne rozwiązania, ale nigdy nie robili kopii jeden do jednego całego auta. No prawie nigdy. Czemu? Żeby móc spokojnie eksportować finalny produkt i zarabiać wymienialne waluty. Inna kwestia, że kogo to obchodzi, producenci ogólnie wzajemnie podpierdalają patenty. Radzieccy zazwyczaj po prostu byli trochę bardziej bezczelni. Tak czy siak, Łaza na zdjęciach w radzieckich gazetach obywatel mógł zobaczyć już w latach 60., ale realna produkcja rozpoczęła się dopiero w 72 i w zasadzie nigdy nie skończyła. Serio. Możecie zakupić fabrycznie nowego 469 pod nazwą Hunter. Dzięki swojej prostocie i walorom użytkowym łaz nie tylko przetrwał do dziś w różnych armiach, ale znalazł nowe zastosowania. W lekko obniżonej i zmodernizowanej wersji B trafił do ludzi różnych profesji, w tym leśników czy nawet pogotowia ratunkowego. Istniały jego przeróżne przeróbki i wersje nadwoziowe z metalowym dachem do wykrywania radiacji, z radiostacją i chływie czym jeszcze. Wiadomo, wszechstronność, jak AK-47. Jeśli chodzi o wygląd tego auta, to mamy tu do czynienia ze stylistyką klasycznego, tak zwanego Jeepa, takiego trochę na modłę zachodnią. Otwarte nadwozie przykryte prezentowym dachem i maksymalna prostota. W sumie wygląda zupełnie nieźle, tak rasowo, męsko, że nawet nie wiesz, kiedy zaczynasz nucić hymn ZSRR. Nie ma tu niczego specjalnie zaskakującego, żadnych detali, bo detale oznaczają trudniejsze naprawy i mogą się uszkodzić. Zawiasy na wierzchu, proste oświetlenie, nawet klamki mają widoczne śruby, żeby było łatwiej je w razie czego wymienić. Zamków w drzwiach nie ma, bo po co, przecież to i tak wóz z otwartym nadwoziem. Spasów nie stwierdzono. Tu już nawet nie jest kurwa pasowanie stopami, tu nie ma wcale pasowania. Zobaczcie jak się zamykają drzwi pasażera. Inna kwestia, że w tym akurat pewien udział może mieć fakt wieloletniej służby tego egzemplarza w Ludowym Wojsku Polskim. Ale to w zasadzie ujawnia kolejną zaletę Łaza: Nie musisz być blacharzem, żeby go naprawić blacharsko. Spasy są dla frajerów z osobówek. Prawdziwi mężczyźni liczą szpary na dwozia w centymetrach. Wojskową przeszłość zdradza też malowanie komory silnika razem z cewką zapłonową, tragiczne spawy oraz włącznik oświetlenia przeciwlotniczego na desce. W sumie jedyny ciekawy detal to wykonane współcześnie malowanie milicyjne. Wykonane w zasadzie zgodnie z tym z epoki, nawet to, że jest zrobione tak chujowo i że jest rozmazane, to wszystko się zgadza. Nikt wtedy nie przykładał do tego za dużej wagi, no i ma działający kogut i syrenę. Fajny Bayer za którego odpalenie na drodze można dostać śliczny mandat, taki z gatunku tych wyższych. Zapytacie, po chuj przerabiać wojskowego UAZa na milicyjnego? To proste, właściciel wypożycza go do filmów w ramach radiowozy.pl. Tak swoją drogą, tego nie widać tu przez brak porównania, ale UAZ 469 to naprawdę niewielkie auto, co w wojsku jest zaletą. Trudniej go trafić i w więcej miejsc się zmieści. Ma zaledwie 4 metry długości. No dobra, ale to nie wygląd czy wymiary ostatecznie zadecydowały o sukcesie tego auta. Zanim jednak opowiem, co sprawiło, że UAZ stał się tak popularnym sprzętem i czemu honker jest przy nim żałosny, to mała historyczna ciekawostka. Starsi widzowie, którzy byli w wojsku, być może pamiętają szkolenia z ogólnej strategii ludowego wojska polskiego na wypadek wojny. Otóż ułazy miały razem z naszymi dzielnymi gierojami wyzwalać północne Niemcy i Danie. Tak, dobrze usłyszeliście. Wojskowa propaganda nazywała ofensywy na zachód i okupację wyzwalaniem. Nie wiem od czego, chyba wyzwalaniem od posiadania towarów, które w PRL można było znaleźć jedynie w Peweksie i wyzwalaniem od bogactwa. Bieda dla wszystkich. Tylko, żeby nie było tych łazów, to nie było za wiele i służyły głównie jako wozy sztabowe. Wręcz brakowało zarówno łazów, jak i gratów do nich, dlatego w ogóle powstał pomysł na Honkera. Dobra, przejdźmy do środka łaza, który sporo wyjaśnia, jeśli chodzi o to, dlaczego to samochodowe AK-47. Po pierwsze, nie ma tu ani jednej rzeczy, która nie miałaby praktycznego zastosowania. Naprawdę. Jedyny ozdobnik to czarny sky na siedzeniach. Ale gąbka jest tylko pod dupą. Pod skajem na oparciu znajdują się jedynie sprężyny. Nie ma żadnych dywaników, tylko goła blacha. U was wysyła proste przesłanie. Jest dla samców Alfa, żadnych tam kurwa frajerów, co chcą foteli z masażem i skóry z tyranozaura przeszytej flamandzką nicią. Pamiętacie pogadankę o jajach ze stali? To jest właśnie radziecka wersja takiego wnętrza. Wszędzie otacza cię gruba sowiecka blacha, więc twoje jaja automatycznie też są z niej wykonane. No, chyba że jesteś kobietą, to wtedy jajniki. A nie, pardon, jest. Jest jeden ozdobnik. Zgadnijcie jaki. Jebitna tabliczka na desce z rosyjskim napisem Zdiełano w SSSR Czyli wyprodukowano w ZSRR Żebyście przypadkiem nie zapomnieli skąd pochodzi ta maszyna Obok mamy zegaro, przycisko, przełącznikologię Zegary są proste i właściwe dla terenówki i ogólnie radzieckich fur Zazwyczaj miały podobny zestaw Ładowanie, ciśnienie oleju, temperatura silnika i paliwo Część jeszcze oryginalna radziecka, ale niektóre już spolonizowane Zapewne przy którymś remoncie. Ale żeby nie było za prosto, to jak silnik się rozgrzeje, wskaźnik temperatury silnika zaparowuje. Nie interesuj się, jaka jest temperatura, bo kociej mordy dostaniesz. Jak jedzie, to jedzie. Zresztą prędzej ten radziecki motor się nie dogrzeje niż przegrzeje. Dlatego masz na lewo od kierownicy dzyndzel od rolety chłodnicy, żeby w zimie silnikowi było ciepło. Użycie go wymaga opierdolenia rano na śniadanie dużej porcji rosyjskich pielmieni, inaczej zabraknie ci siły, by w ogóle to coś ruszyć. Środkowy zestaw to od lewej włącznik światła do mapy. Co ciekawe, można go wyłączać z dwóch pozycji, z za kierownicy i z miejsca pasażera. Lampka prawilnie, by nie zdemaskowała pojazdu, jest precyzyjnie zabudowana. Ma świecić w podłogę i nigdzie więcej. Na prawo od tego cięgno sania i cięgno świateł. Tak, włącza się cięgnem. Dalej za stacyjką jest włącznik nagrzewnicy. Ta swoją drogą działa zajebiście. O łazie 469 można powiedzieć wiele, ale nie, że jest szczelny. Mimo to, jakimś cudem, w styczniu nie zdychałem w środku zimna. Było nawet umiarkowanie ciepło. Na prawo od tego znajduje się cięgno X. Nazwałem je tak, bo ja nie wiem do czego się go używa i właściciel też tak za bardzo nie wie, ale podobno jak się go użyje, to pojawiają się anomalie i radioaktywne psy. Wiem, bezbek. Ale ogólnie chuj wie do czego to jest. Może jakieś dodatkowe wzbogacenie mieszanki, jak musisz odpalić i ruszyć na Syberii przy minus 40. Nie mam też pojęcia, do czego służą kontrolki poza zieloną. Ta pokazuje, że odpaliłeś kierunkowskazy. Swoją drogą używa się do tego jedynej wajchy przy kierownicy. Te trzy czerwone zapalały się w zupełnie losowych momentach. Zresztą, kto kurwa potrzebuje kontrolek w tak prostym jak konstrukcja cepa samochodzie? Jak chcecie sobie odpalić wycieraczki, to ich napęd jest na górze, nad przednią szybą. Bezpośrednio na nim jest włącznik. Na lewo od kierownicy znajduje się coś ważniejszego: pełna instrukcja, jak używać łaza. Jedna tabliczka zawiera tabelkę prędkości, z jakiej można jechać na danym biegu z włączonym reduktorem i bez niego. Obok schemat używania dodatkowych dźwigni od napędów i samej skrzyni biegów. To nietypowo od razu wspomnę, jak to wszystko tu działa. Wajcha od skrzyni biegów jest pod bardzo dziwnym kątem, głównie dlatego, aby zmieściła się z długą wystającą pałą hamulca ręcznego. Otóż ta dziwna wajcha wcale nie haczy o te dźwignie, a co jeszcze lepsze, taka długa laga zdaje się zapowiadać wrzucanie biegów na 10 razy. Nic z tych rzeczy, to nie jakiś kurwa tarpan. Zmienia się je pewnie, z łatwością i bez szukania. Nawet wsteczny wchodzi bez problemu. Podobnie działają wajchy od włączania napędu na przednie koła oraz reduktora. Jak w ogóle włączyć napęd na cztery koła? Banalne. Przerzucasz lewą dźwignię o jedną pozycję do siebie na pozycję neutralną. Teraz tą większą dźwignię pchasz do przodu, z mniejszą też wracasz do przodu i tadam masz napęd na cztery. A jak teren jest bardzo trudny, to mniejsza dźwignia na maksa do siebie i masz zapięty reduktor. Zajebiste jest to, że to wszystko chodzi pewnie, bez walki z dźwignią, jak w jakimś tarpanie. Poza tym jest banalnie proste. Serio, starczy przeczytać te dwie tabliczki na desce, mieć prawo jazdy i umiesz używać ułaza. Jest to o tyle wspaniałe, że przy wojskowym użyciu, jak kierowca zostanie ranny, to nie trzeba szukać drugiego z przeszkoleniem. Zwykły poborowy z prawem jazdy ogarnie. Jest tylko jedna pułapka dla mało ogarniętych. UAZ w przednich kołach ma sprzęgiełka ręczne. Służą do zmniejszania zużycia przedniego mostu. Przed użyciem 4 na 4 trzeba je przełączyć, przy czym oryginalnie w łazie to był najchujowszy element obsługi, bo wiecznie się jebały, blokowały i były ogólnie uciążliwe. Ten egzemplarz ma już wymienione na nowocześniejsze, w których starczy przekręcić proste pokrętło. Jakby miał to robić nieogarnięty poborowy z Podlasia, co to jeździł tylko wozem drabiniastym, to nawet pozycje zostały podpisane. Generalnie to nie jest koniec tego, jak świetnie przemyślany jest wnętrze ułaza. To, że można myć je szlaufem, to jedno, ale spójrzcie na coś innego. W 4-metrowym aucie zmieści się normalnie 7 osób, przy czym ostatni rząd nie ma tak przejebanek jak w onkerze. Aczkolwiek podejrzewam, że należy współczuć żołnierzom Desantu, którzy musieli tutaj siedzieć na jakichś wertepach, bo dość łatwo przypierdolić głową. Znaczy, no w sumie oni byli w hełmach, ale bez hełmu nie radzę tutaj siedzieć, bo do rurki jest to tyle. Czyli wcale, jak macie 183 cm. Kim jest łatwy desant, zobaczcie. Już, jak jest otwarte, proszę. Hup. Dziękuję. A nie się kurwa tłoczyć jak zwierzę, wysiadając z honkera tyłem. Dużo łatwiej stamtąd wysiąść. Drzwi są na całą szerokość, a nie takie gówno pokroju wąskiego gardła funkerza. Zresztą z prezentowym dachem to nie trzeba ich nawet otwierać, zobaczcie sami. Jakby nagle gdzieś zaczęła protestować jakaś solidarność, to siedmiu milicjantów może szybko dojechać na miejsce i szybko wysiąść, by się nimi zająć. A jak zaraz zobaczycie, tej klapy tutaj nie trzeba nawet otwierać, żeby wysiąść z tej fury. Zobaczcie, można się desantować. Po ludzku, widać, że mi dupy nie było widać. Raz, dwa. Śśt. Śśt. I już. I jak wsiadamy. słabo. Raz, 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 raz. Dziękuję. Jestem. Pewnie jakbym umiał to robić lepiej to byłoby jeszcze szybciej. Ogólnie wnętrze Łaza jest wspaniałe, nie ma tu absolutnie nic zbędnego. Nawet tabliczka wyprodukowana w ZSRR też nie jest zbędna. Przypomina, że to oryginalny, a nie jakaś wietnamska podruba. Ogólnie z Łazem jest jak za 47 Minimum części, które mogą się zjebać, i obsługa tak prosta, że ją każdy debil, nawet ja. Wszystko tu jest przemyślane: wszystkie przyrządy, przyciski, wszystko. Stworzywa są tylko te rzeczy, do których mogłaby przymarznąć rękawiczka czy mundur. Reszta z blachy, żeby się nie niszczyło. Właśnie, to auto jest doskonałe pod kątem obsługi w rękawiczkach. Na przykład maska otwiera się nie jakąś chujową dźwignią, którą trudno złapać przy minus 40. Dwoma dużymi przyciskami z przodu. To od razu mamy kolejny zajebisty patent. Można oczywiście użyć podpórki i otworzyć ją tylko lekko, ale najłatwiej palnąć ją na full do góry i oprzeć na specjalnych cokołach. Cyk, już można nawet wyciągać silnik. A co to za silnik? To 24 z Wołgi Gaz 21, benzynowy OHV. Znaczy nie jest to 1 do 1 silnik Wołgi. Nazywa się UMZ 451 i faktycznie można spokojnie w jego miejsce wstawić ten od Vogue, ale silnik Łaza został dostosowany do pracy w temperaturze od minus -40 do plus +50 stopni, a także przy bardzo wysokiej wilgotności. W całości jest z aluminium i ma mokre wymienne tuleje cylindrowe. Trudno go ostatecznie zajebać, natomiast ma typowo rosyjskie przypadłości, na przykład chleje jak pojebany. Lepiej się nawet nie zastanawiać ile. Zresztą, co to za frajerskie pytanie, ile pali ułaz? Co to kurwa Skoda Fabia w leasingu, żeby się tym interesować? Dżentelmeni nie rozmawiają o spalaniu ułaza, co najwyżej zakładają LPG. Względnie słapują go na diesla, co jest bardzo popularne. Poza tym, w Polsce przez jakiś czas można je było kupić z polską Andorią. Kolejna radziecka przypadłość to wieczne problemy z porządnym wyregulowaniem. Tak, gaźniki uaza, jak jakich nie stuningujesz klejem, to kochają się rozregulowywać. Dlatego moc uaza zależy od jego aktualnego humoru. Jak go wkurwisz, umyjesz i pojedziesz na zlot jak timerów popisywać się przed wielkimi miłośnikami klasyków w Mercedesach W 124, to UAZ Zakaria zacznie mieć 60, może 70 koni mechanicznych. Jeśli, jak człowiek, zabierzesz go na upierdalanko w błocie, to od razu z radości wskoczy na 80 koli. Poza tym wiadomo, to radziecka konstrukcja przystosowana do zdobywania ziem należących do złych kapitalistów, więc już na zaś lubi zaznaczyć swoje terytorium olejem. To dobrze, jak kapie, to przynajmniej wiesz, że ten olej w ogóle jest. Choć podejrzewam, że ułas i bez niego by pojechał. Przy okazji znowu możemy popodziwiać, jak świetnie przemyślana jest to konstrukcja. Zobaczcie, jak rewelacyjnie łatwo jest tu się dostać do jakiejkolwiek części. Wszystko na wierzchu. A jak zdechnie rozrusznik albo akumulator, to można go odpalić z korby. A ten silnik zawsze odpali, choćbyś był na biegu niepolarnym. Że motor jest spięty z czterobiegowym manualem, to już widzieliście na schemacie, ale wspomnę tylko, że skrzynia nie ma zsynchronizowanych pierwszych dwóch biegów. Dlaczego? Ponieważ chuj użytkownikowi w dupę. Kolejna chujnia ułaza to hamulce. W sensie jak są sprawne to fajnie, ale wcale nie muszą, bo to bębny, które pierwotnie nie miały nawet wspomagania. Dopiero po wielu latach ułazy dostały tarcze. Jak już mowa o anachronicznych rozwiązaniach, to jeszcze coś co znikło w 469B: pedały wciskane w podłogę. Pomijmy bliskość sprzęgła i hamulca, gorsze jest co innego. Wciskanie sprzęgła powoduje ruch pedału hamulca. Także UAZ potrafi zahamować przy zmianie biegu. Do tego spójrzcie, jak te elementy wychodzą w nadkolu. Przy skręcaniu w lewo da się zablokować kołem pedał sprzęgła. Poprawili to w okolicach początku lat 80. i wprowadzili pedały podwieszane, ale ten egzemplarz jest niestety wcześniejszy. Zawias jest taki, jaki powinien być w terenówce: Do ramy przymocowano resory piórowe, sztywne mosty i w tym egzemplarzu amortyzatory ramieniowe, potem zmienione na teleskopowe. Bez udziwnień, stabilizatorów i innych bzdur. Zapytacie jak wygląda trwałość Łaza. Po pierwsze, bardzo trudno go doszczętnie zabić, bo banalnie się go serwisuje. Łapie go korozja, choć i tak o wiele mniej od Honkera. Ogólnie jego najbardziej archaiczne elementy, czyli silniki i hamulce, wymagają systematycznej regulacji, by się nie bały, ale poza tym Łaz jest nie do zajebania. Jak AK-47, dostanie milion w pierdolów i nadal będzie działać. No i wyżej wymieni się parę części. Dobra, to obejrzeliśmy auto, pora, by plutonowy bieda wyruszył tropić kryminalistów. W lesie oczywiście. Nie mam pojęcia o offroadzie, jestem sam na miejscówce, skąd inon byłej strzelnicy milicji? To dobry moment na naukę offroadu. Swoją drogą ciekawe, że w szeregach milicji częściej widywało się terenów, niż w obecnej policji. Czyżby jakże poważne zadanie tropienia nieopozycjonistów wymagało większej liczby żelaza z napędem 4x4? Chuj wie. Łazy miały też swój niechlubny udział w tłumieniu wielu protestów, a także wzięły udział w znanych z memów mistrzostwach Europy w pałowaniu górników, tych rozgrywanych między Polską Ludową a Wielką Brytanią, a konkretnie Jerozelski Tacer. Cóż, to nie wina maszyny, że używali jej chujowi ludzie. Dobra, wróćmy do przejazdów. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w tym ułazie zdechło sprzęgło, jak się rozgrzało, to się ślizgało, co zresztą było widać na podjeździe. Świetna sprawa, ale dał radę. Dobra, chuja se złapałem, a nie kryminalistów, bo ułaz się zjebał i zapewnił mi podróż 20 na godzinę do miejsca oddania. Ale jak jeździ kiedy jest sprawny? To tak, na asfalcie to można dostać pierdolca. Widzieliście wnętrze, więc domyślacie się, że jest w kurwę głośno. Fura rezonuje, trzęsie się i napierdala. Do tego jest powolna. To raczej nikogo nie dziwi, ale żeby nie dostać pierdolca i nie wylecieć z zakrętu, rzadko warto przekraczać 70 na godzinę. Wiadomo, wysoki zawias, zero stabilizatorów to nie brzmi jak dobry zestaw na zakręty. Ale poza tym Łaz zaskakująco miękko zbiera nierówności. Do tego ta powolność sprawia, że chujowe hamulce nie są aż tak upierdliwe. Łaz naprawdę zaczyna błyszczeć dopiero w terenie. Owszem, skacze na nierównościach i to czasami jak pojebany. Ale poza tym, nawet pomimo braku pasów, nie lataż nim jak jakiś ziemniak na pacerzuka. Do tego ma świetne zdolności terenowe. I nawet z jebniętym sprzęgłem i chujowym kierowcą, czyli mną, z palcem w dupie przejeżdżał przez błoto i wdrapywał się na skarpy. Tak wiem, ofrodowcy zaraz napiszą, że to jakaś trasa dla pięciolatków i czemu nie wjechałem nim od razu w bagno, górski strumień albo kurwa wodospad. No nie wiem, może dlatego, że nie umiem. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie działanie wszystkich mechanizmów. Okej, okay, są toporne, ale działają pewnie. Zarówno sprzęgło, jak i skrzynia. Trzeba tylko pamiętać o podwójnym wysprzęglaniu przy wrzucaniu pierwszego i drugiego biegu. Jak zapomnisz, to łas boleśnie bolecznie przypomni. Dźwignia mocno zapierdoli ci w palec. Albo w palce. Silnik ładnie ciągnie z dołu, napędy nie hałasują i działają tak jak powinny. Co najlepsze, pomimo braku wspomy, bardzo łatwo i przyjemnie się skręca. Serio. Nawet w terenie nie musiałem jakoś specjalnie walczyć z kierownicą. Tylko warto pamiętać, by trzymać kciuki na zewnątrz koła kierownicy, bo jednak na wertepie ułaz może ci je wybić. Podsumowując, ułaz 469 zdecydowanie jest jak samochodowa wersja kałasznikowa. Prosty, tani, banalny w serwisie, każdy będzie w stanie go poprowadzić. Nie jest zapewne terenówką o najwyższych zdolnościach terenowych w historii, ale jeśli coś ma większe teoretyczne możliwości od ułaza, to zawsze gorzej sprawdza się w warunkach polowych. Żeby przebić 469 trzeba już skomplikować konstrukcję i mechanikę auta, a to oznacza wyższe koszty i trudniejsze naprawy. Poza tym ułas jest doskonale przemyślany, a wady, takie jak pedały, sprzęgiełka czy hamulce, można wybaczyć. Zwłaszcza, że stosunkowo szybko je poprawiono. Świetne, maksymalnie ultylitarne i całkiem solidne auto i dlatego tak popularne. Gniotca, nie łamiotca. No i zdecydowanie lepsze od honkera. Dlaczego? Bo nie gnije tak ostro. Jest zwinniejsze w terenie od tego polskiego kloca z za wysokim środkiem ciężkości. Prowadzenie go jest o wiele łatwiejsze i wygodniejsze dla kierowcy. Serio, w Honkerze wszystko chodzi jak gówno, a nawet rozpierdolony ułaz dalej jest zjadliwy w obsłudze. Łatwiej też go naprawić. O wiele rzadziej się psuje. Nie ma zbędnych udziwnień, utrudniających naprawy polowe. Jest przemyślany i nie zmarnowano w nim przestrzeni jak w Honkerze. I łatwiej wysiąść z jego tyłu. Jako nieopancerzona terenówka bije nowszego Honkera na głowę pod każdym względem. Zresztą, co tam moja opinia, wystarczy spojrzeć na to, w ilu armiach służył i nadal służy Uaz, a w ilu Honker. Ledwo z bólem udało się naszą terenówkę obchnąć Nigerii. W tym czasie Uaz został wyeksportowany do kilkudziesięciu krajów, nie tylko z Układu Warszawskiego. Do tego Uaza kupowali i kupują cywile, a takiej odmiany Honkera nikt nigdy nie chciał. U was jest król wojskowych terenówek, a honker to mu może co najwyżej wypucować jego radziecką gałkę od zmiany biegów. To tyle na dziś, wiem, że wlepy się skończyły, nowa seria już wkrótce na sklepie. Tymczasem wbijajcie na moje sociale i do zobaczenia za tydzień.